naszej pracy był hałas w samochodzie, jego identyfikacja oraz ocena jego głównych źródeł. W naszej pracy skupiłyśmy się na dwóch aspektach, na hałasie pochodzącym od elementów znajdujących się pod maską samochodu oraz z tyłu tego samochodu, a także badałyśmy już bezpośrednio, jaki hałas panuje wewnątrz samochodu podczas jazdy. Główne źródła hałasu w samochodzie są bardzo różne. Przede wszystkim hałas silnika, na którym skupiłyśmy się w naszej pracy i zaraz mniej więcej opowiem. Również układ przeniesienia napędu, czyli wszystko co związane ze skrzynią biegów, układ wydechowy, czyli jakby ruch spalin, toczenie się kół po nawierzchni oraz inne, na przykład to jak powietrze opływa samochód podczas jazdy. Hałas silnika spalinowego to też jest jakby źródło tego hałasu, to jest dosyć złożona rzecz, pochodzenia aerodynamicznego, czyli wszystko to, co pochodzi jakby od cyklu pracy silnika oraz pochodzenie mechanicznego, czyli wszystko pozostałe. Wszystkie samochody, które przebadałyśmy, miały jeden rodzaj silnika, jeden typ silnika, był to silnik czterosuwowy i czterocylindrowy. I tutaj podejrzewałyśmy, że głównym źródłem hałasu będzie moment zapłonu silnika. I na szczęście jesteśmy w stanie przewidzieć częstotliwość wybuchów spalania w takim samochodzie z takiego wzoru. I zwierzyłyśmy jakby dwa tryby pracy silnika. Był to bieg jałowy, gdzie przewidywaną częstotliwością, czy przewidywaną prędkością obrotu silnika to były między 800 a 1100. I tutaj częstotliwość między 26 a 36 Hz, to starałyśmy się sprawdzić, czy faktycznie tak będzie. I dla 3000 obrotów, czyli około 100 Hz. Tę część pomiarów przeprowadziłyśmy z wykorzystaniem kamery akustycznej, czyli urządzenia, które służy do lokalizacji źródeł hałasu. A jak wiemy, poprawna lokalizacja źródeł hałasu to jest podstawa do tego, żeby ten hałas redukować. Do tej części pomiarów wykorzystałyśmy trzy samochody: Citroena z rocznika 2012, Toyota z rocznika 2007 oraz Fiata Uno rocznik 2000. Skupiłyśmy się przede wszystkim na tym, żeby były różne roczniki tych samochodów, dlatego że interesowało nas też to, w jaki sposób użytkowanie samochodu wpływa na wzrost emisji hałasu. Do drugiej części jeszcze dołączył Ford później. Kamera akustyczna, którą wykorzystałyśmy, okazała się mało skuteczna dla niskich częstotliwości. W zakresie między 250 a 400 Hz wskazała, że źródłem hałasu jest samochód, co nie jest jakąś bardzo odkrywcze, tego można się było spodziewać od samego początku. Ale analizując widmo, bardzo ładnie można było zobaczyć, jaka jest ta częstotliwość pracy silnika. W przypadku biegu jałowego dla Toyota Auris, jak tutaj widzimy na wykresie, wyszło to 33 Hz około i zawiera się to w naszym teoretycznym przedziale wyliczonym wcześniej z teoretycznego wzoru. Natomiast kamera zlokalizowała, że tutaj źródłem jest przede wszystkim silnik w zakresie około 2,5 kHz. Również w przypadku Citroena jest to około 31 Hz, także również tak, jak by się można było spodziewać. Tutaj oprócz silnika dochodzi jeszcze hałas od filtra powietrza. Jak widzimy na rysunku i jest to hałas w zakresie około 1500-1600 Hz. No i silnik. Oczywiście wiemy, że te wszystkie, cały hałas również jest przede wszystkim w tej dolnej części pasma poniżej 1 kHz, natomiast to widzimy już tylko z widma. Ale w wyższych częstotliwościach również pojawiają się jakieś tam elementy. W przypadku Fiata również jest to wartość uzyskana przez nas, jest zbieżna z tą wartością teoretyczną. Tutaj również silnik hałasuje w okolicach 2,5 kHz najbardziej. Drugą część stanowiły pomiary dla około
3000 obrotów. Tak, i tutaj widzimy, że znowu ta częstotliwość wybuchów spalania silnika pokryła się z wartością teoretyczną. Znaczy podejrzewamy, że ten pik w 100 Hz to właśnie pochodzi od tego źródła. I tutaj tak samo widzimy w dalszej części pasma, że są też inne źródła dźwięku. Na przykład 850 Hz. Podejrzewamy, że jest to plastikowy element ponad silnikiem, który był niezbyt dobrze dopasowany i on zaczął klekotać podczas właśnie tej pracy silnika i mamy naprawdę bardzo wyraźny pik w tym zakresie. Również już w wysokich częstotliwościach 5800 Hz to są metalowe elementy. Podejrzewam, że to są elementy, które zostały pobudzone za drgani od pracy silnika. Silnik drży i przechodzą drgania na pozostałe elementy. Citroen C3, tutaj mamy 122 Hz, tą częstotliwość podstawową. Tutaj ta prędkość obrotowa silnika mogła być trochę wyższa niż 3000 obrotów. I tak samo źródłem dźwięku jest silnik przede wszystkim. Fiat Uno 125 Hz, tak samo prędkość obrotowa silnika była nieco wyższa niż 3000. I mamy, zlokalizowałyśmy tutaj źródło dźwięku w postaci wentylatora, właśnie mniej więcej 1600 Hz. Również silnik, co też nie jest zaskoczeniem, tutaj we wszystkich modelach samochodu silnik dominował. Badałyśmy również hałas z tyłu samochodu i zgodnie z tym, co podejrzewałyśmy, tutaj źródłem największego hałasu jest rura wydechowa. Tutaj w przedstawionych zakresach częstotliwości dominuje dźwięk odbity od podłoża pochodzący z tej rury wydechowej. Na koniec jeszcze zmierzyłyśmy poziom hałasu w przypadku zamykania drzwi. Jest to hałas impulsowy, więc on oczywiście zawiera się w szerokim paśmie, ale tutaj widać oczywiście, że hałas jest zlokalizowany w przypadku w okolicach zamka i dodatkowo w przypadku Toyoty też tutaj na górze widzimy nie tylko same drzwi, ale również tam nad szybą ten metalowy fragment, a tutaj w przypadku Citroena jeszcze mamy tutaj taką srebrną listwę, która jest lekko obluzowana i również ona zaczęła drżeć podczas trzaśnięcia drzwiami. Drugą część naszych badań stanowił pomiar hałasu podczas jazdy. Do tego użyłyśmy analizatora dźwięku, który był zlokalizowany na siedzeniu pasażera oraz rejestrator dźwięku Zoom z mikrofonami binauralnymi, które miał kierowca, czyli rejestrowałyśmy wszystko to, co słyszy bezpośrednio kierowca podczas jazdy. Wszystkie pomiary przeprowadziłyśmy podczas jazdy, jednostajnej jazdy po suchej nawierzchni asfaltowej, w miarę gładkiej, bez żadnych wyboi, żeby to było w miarę porównywalne, te wyniki. I poziom równoważny dźwięku podczas takiej jednostajnej jazdy dla wszystkich modeli samochodów oscylował mniej więcej w okolicach 60 dB, przy czym zależy on od prędkości obrotowej. Im większa prędkość obrotowa silnika, tym większy hałas. I z tych nagrań, które zarejestrowałyśmy, zrobiłyśmy spektrogramy w poszukiwaniu właśnie jakichś ciekawych zjawisk i tutaj podczas ruszania samochodu w przypadku Toyoty Auris widać właśnie bardzo ładnie tę częstotliwość pochodzącą od pracy silnika, jak ona wzrasta w miarę z rozpędzaniem się samochodu. Tak samo Ford Focus też widać jak częstotliwości oraz wyraźnie zmiany biegów. Podczas jednostajnej jazdy 50 km na godzinę Toyotą tutaj widać pięknie na widmie, na FFT, że częstotliwość, ta podstawowa praca silnika pochodząca od wybuchów spalania to 80 Hz, co się pokrywa z tym, co możemy policzyć ze wzoru dla takiej prędkości obrotowej silnika. I tam jeszcze poziom równoważny dźwięku podczas takiej jednostajnej jazdy wniósł 59 dB. Podczas gdy tutaj w przypadku Citroena
mierzyłyśmy taką opcję bardzo, bardzo z życia wziętą, włączone radio, kierunkowskaz, narastająca prędkość. Tutaj mamy już poziom dźwięku rzędu 69 dB, czyli aż 10 dB więcej. No i widmo też jest o wiele bardziej złożone. A radio wcale nie grało tak głośno jak... Tak, Ania zazwyczaj słucha jeszcze głośniej. Jeśli chodzi o to, jak hałas wpływa na człowieka, no to wiemy, że długotrwały hałas na poziomie około 60-70 dB powoduje u kierowcy zmęczenie, spadek koncentracji, również jakiś spadek sprawności słuchu. A wiemy, że w przypadku prowadzenia samochodu to jest to bardzo ważne, żeby jednak koncentracja była maksymalna przez cały okres prowadzenia. Natomiast krótkotrwałe dźwięki powyżej 75 dB już mogą spowodować u nas nie tylko zmęczenie, ale również zmiany rytmu oddechowego, mogą wpływać na ciśnienie krwi, a także na pracę żołądka, jelit czy innych elementów znajdujących się w naszym organizmie. No a powyżej 90 dB to już hałas zaczyna być naprawdę szkodliwy. Również w ramach takiej ciekawostki zarejestrowałyśmy inne dźwięki towarzyszące codziennemu użytkowaniu samochodów, na przykład wycieraczki i spryskiwacze. Przez pierwsze trochę ponad dwie sekundy pomiaru były włączone spryskiwacze, bardzo ładnie widać je na spektrogramach. Kierunkowskazy różnią się w zależności od modelu samochodu. Właściwie to jedyny wniosek do tego slajdu. I podsumowanie. Zgodnie z naszymi przewidywaniami okazało się, że źródłem największego hałasu zdecydowanie jest silnik. Użyta przez nas kamera akustyczna pozwala precyzyjnie zlokalizować źródła dźwięku, ale tylko dla wysokich częstotliwości. Natomiast dla tych niskich bardzo fajnie możemy na widmie zobaczyć te wszystkie częstotliwości związane z pracą silnika. Podczas jednostajnej jazdy ten poziom równoważny zawiera się w zakresie około 60-65 dB, ale bez żadnych jakichś dodatkowych elementów w stylu nawiew, radio czy kierunkowskaz. No i narażenie na długotrwały hałas może mieć bardzo niekorzystne skutki na nasze samopoczucie oraz zdrowie. I na sam koniec chciałyśmy podziękować firmie EZS Systems, która pożyczyła nam sprzęt w postaci kamery akustycznej wraz z tym oprogramowaniem. Jesteśmy bardzo wdzięczne za pomoc. Dziękujemy. Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania pytań.